Grunt to dobrze się wyspać na rybach. Solidne łóżko to podstawa. Chciałbym Wam przedstawić nowy produkt firmy ProLogic. Jest to łóżko Inspire Relax na 6 nogach. Zapraszam. Jest to bardzo duże, solidne, a zarazem lekkie i wygodne łóżko. Jest zrobione na solidnej, mocnej, a zarazem lekkiej ramie, co daje nam komfort podczas przemieszczania się na stanowisko. Zewnętrzna struktura materiału jest to MCP. Materiał bardzo miękki i odporny zarazem na przetarcia. Daje komfort nam podczas siadania na łóżku. Dodatkowo wewnętrzna struktura materiału jest to materiał oddychający AirTex. Ma on na celu odprowadzanie z nas jakby ciepła podczas upalnych, słonecznych dni, żeby dawało komfort podczas upalnych, słonecznych, popołudniowych drzemek. Łóżko ma trochę inaczej skonstruowany spód. Nie ma poprzecznych gum, które się po prostu zapadaliśmy. Jest lity materiał, obszyty dość solidnie na ramię łóżka, odporny na przetarcia, na uszkodzenia. Dodatkowo blokady w nóżkach, co jest bardzo istotne. Nieraz się zdarzało, że łóżko podczas użytkowania podwinęło się i upadło. W momencie rozstawiania zwalniamy dźwignię i chowamy nogi. W momencie rozkładania blokadę zamykamy i już nam się nóżka nie cofnie. Oprócz tego nóżki są na teleskopach rozsuwane na szerokich łapach, co powoduje użycie tego łóżka w różnych warunkach. Po prostu nie będzie się zapadał na miękkim podłożu. Nóżki są na teleskopach. Blokada teleskopów znajduje się od wewnętrznej strony łóżka, co powoduje, że unikamy urazów typu uderzeń w kostkę bądź zahaczenia sznurówką bądź nogawką i może się to źle skończyć. Jest to wszystko ładnie schowane, zakamuflowane. Łóżko ma szerokości 85 cm, co daje nam komfort podczas odpoczynku. Długości 210 cm, spokojnie mieści nam się do brolki, zostawiając sporo miejsca na sprzęt i ekwipunek karpiowy. Łóżko całkowitą szerokość ma 85 cm, długość 210. Waga takiego łóżka to jest 11,8 kg. Maksymalne obciążenie to jest 140 kg. Dodatkowo fajny jeszcze taki patent jest. W momencie rozstawienia śpiwora na to łóżko ma duży zapas miejsca, gdzie podczas końcowej już zasiadki, co się pakujemy, nie ściągamy tego śpiwora, tylko po prostu na dwóch takich zawiasach razem ze śpiworem zamykamy to łóżko. Dodatkowo łóżko posiada pas spinający, gdzie podczas transportu, gdzie się przemieszczamy na łowisko, nie rozsuwa nam się, nogi nie uciekają i tak dalej. Bierzemy to pod pachę i wygodnie nam jest dotrzeć na miejsce. Także polecam, a jak wiecie dobrze, na zasiadce spędzamy bardzo dużo czasu leżąc na łóżku. To jest produkt, z którego będziecie naprawdę zadowoleni. Pamiętajcie, żeby dać suba, kliknijcie w dzwoneczek, dajcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, gdzie Wam się lepiej śpi, w domu czy nad wodą.